Cześć, z tej strony Tomek. Zapraszam Cię do obejrzenia filmu będącego analizą projektu Heaven Protocol. Dowiesz się, czym on jest, czy jest warty zainteresowania. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Może zacznijmy trochę nietypowo, a w zasadzie tak, jak to powinno się robić, czyli jaki problem przede wszystkim stara się rozwiązać projekt Heaven Protocol. W krótkich słowach projekt ten za cel postawił sobie być cyfrowym, zorientowanym na prywatność, rozproszonym i zdecentralizowanym bankiem typu offshore, czyli takim bankiem poza jurysdykcją różnych państw i tutaj poza nawet, można powiedzieć, jurysdykcją technologiczną. Projekt ten próbuje właśnie osiągnąć to w dosyć skomplikowany sposób, bo tak naprawdę nie ma prostej metody, żeby to zrobić. Chodzi tutaj o to, aby mieć możliwość w anonimowy sposób przechowywać w danym miejscu, w takim cyfrowym sejfie, swoje oszczędności, w tym przypadku swoje syntetyczne asety, właśnie na zanonimizowanej sieci pochodzącej od projektu Nero. Także myślę, że temat jest niezwykle ciekawy. W kolejnych tutaj minutach tego filmu będę starał się to bardziej rzeczowo przedstawić. Projekt tak naprawdę nie jest projektem nowym, ponieważ pierwsza informacja o tym projekcie pojawiła się na serwisie Bitcoin Talk 21 lutego 2018 roku, gdzie dwóch anonimowych deweloperów, dwóch anonimowych programistów wyszło właśnie z inicjatywą tego typu pomysłu. Stwierdzili oni, że po prostu zrobią forka repozytorium projektu Monero, czyli projektu chyba najbardziej znanego pod względem prywatności i zachowania anonimowości transakcji. Zrobią fork tego projektu, czyli skopiują jego źródło oraz zaimplementują, czyli tak naprawdę dopiszą technologię związaną z pojęciem tak zwanych colored coins, czyli umożliwią tworzenie właśnie tak zwanych syntetycznych asetów, czy też prościej mówiąc tokenów na bazie takiej właśnie anonimizacji sieci. I analogicznie, jeśli w Ethereum mamy właśnie coś na wzór colored coins w postaci tokenów, prościej to mówiąc tokenów typu ERC20, tak tutaj potrzeba, aby coś takiego zrobić i osiągnąć cel tego offshore banku, czyli musimy mieć w jakiś sposób technologicznie możliwość odwzorowania takich asetów na zanonimizowanej cyfrowej sieci. I do tego tak naprawdę sprowadza się projekt Heaven Protocol. Następnie może parę słów o tym, o supply, o funduszu, jaki projekt zorganizował. Szereg statystyk tego projektu dostępny jest na podstronie networkheavenprotocol.org. Całkowita liczba wszystkich coinów zaplanowanych do tego, w jakim będą obiegu, to 18 400 000. Co ciekawe, projekt ten rozpoczął swoją działalność bez żadnego finansowania, nie było tu żadnego ICO, nie było tu żadnych pre-sale'ów, nie było funduszów Venture Capital. Oczywiście był tam jakiś na początku Premind, natomiast historia projektu jest na tyle złożona, że osoby, tych dwóch anonimowych programistów pod koniec 2018 roku porzuciło ten projekt, ponieważ stwierdzili, że nie są w stanie go dalej prowadzić. Czyli zobaczmy, że tutaj mieliśmy dwóch zaawansowanych, doświadczonych programistów,
którzy tak naprawdę po prawie roku pracy stwierdzili, że temat jest na tyle trudny i dwie osoby nie są w stanie tego uciągnąć, dlatego to jest taka może wskazówka dla które nadmiernie emocjonują się projektami prowadzonymi przez jedną osobę i liczą na to, że te projekty osiągną jakiś niebywały sukces. Natomiast wracając do projektu Heaven, kod źródłowy został oczywiście później upubliczniony. Pracę na nim wznowiła kolejna grupa programistów i prowadzi go tak naprawdę do tej pory. Finansowanie tego teamu pochodzi z 5% każdej nagrody przyznawanej za wydobyty blok. Jeśli chodzi o to, jak często blok jest wydobywany, to jest on wydobywany co 2 minuty i co 2 minuty wydobywane są dwie kryptowaluty, dwie XHV, bo taki jest ticker tego projektu. Tak to będzie wyglądało do maja 2021 roku. Po tym terminie nastąpi swego rodzaju halving i będzie wydobywany tak naprawdę już tylko jeden właśnie ten token. Następnie po maju roku 2022 nastąpi kolejna zmiana emisji. Przejdziemy do fazy tak zwanej tail emission. Ona jest wyjaśniona na stronie tego protokołu i co blok będzie wydobywane tylko 0,6 właśnie kryptowaluty XHV. Tutaj należy również zaznaczyć, że to co obecnie widoczne jest na ekranie, mamy tak zwany two-way emission, czyli mamy dwa rodzaje emisji tokenów. Pierwszy z nich właśnie związany z miningiem i drugi związany właśnie z metodami mintingu i burningu tokenów XHV w celu właśnie konwersji na syntetyczne asety takie jak XUSD, który już obecnie funkcjonuje, czy asety zgodne ze specyfikacją protokołu ujętą jako XAssets. Jeśli chodzi o kod źródłowy projektu, to jest on oczywiście jawny. Jeśli chodzi o analizę tego, co dzieje się na GitHubie, to tutaj jak najbardziej widać aktywność związaną właśnie z poszczególnymi elementami tego projektu. Zostały również wykonane pewnego rodzaju audyty, także ten projekt nie jest taki typowy, pozbawiony kwestii bezpieczeństwa. Natomiast warto tutaj zaznaczyć, że nie prowadzi on żadnego na ten moment przynajmniej projektu programu Bug Bounty, który umożliwiałby społeczności zgłaszanie ewentualnych problemów związanych z bezpieczeństwem w tym projekcie. To myślę, że należy uznać za minus i warto było oczywiście oczekiwać przynajmniej od tego typu projektu takiego rodzaju programu Bug Bounty. Na przestrzeni czasu, odkąd ten projekt funkcjonuje, znaleziono parę błędów związanych właśnie z procesem mintingu i tego tokenu, natomiast zostały one przez zespół w miarę szybko usprawnione. Tutaj widzimy repozytorium Heaven Offshore, czyli taki bank, tener umożliwiający na ten moment trzymanie syntetycznego stablecoina XUSD, o którym jeszcze powiem w dalszej części tego filmu. Oczywiście mamy tutaj też repozytorium związane z samą aplikacją, z portfelem, z umożliwieniem połączenia tego portfelem hardware'owym Ledger oraz mamy również przykładową implementację tego rozwiązania z siecią projektem Torchain w Kosmosie. Dodatkowo również mamy tutaj repozytorium pluginu do rozwiązania WooCommerce, które jest jednym z bardziej popularnych pluginów dla platformy WordPress, umożliwiającej właśnie dokonywanie płatności za usługi lub produkty dostępne online. Także z podstawowych takich sukcesów, jakie moim
należy śmiało tutaj przypisać do zespołu stojącego za tym projektem, jest na pewno implementacja technologii Corded Coins oparta na prywatnym blockchainie, na pełni zanonimizowanej sieci, że to jest ewidentne. To technologicznie niezwykle trudne do realizacji. Kolejna sprawa to oczywiście syntetyczne asety w postaci obecnie już funkcjonującego XUSD. I tutaj tak naprawdę należy mieć to na uwadze, że nic nie w żaden sposób jakby nie zabezpiecza tego, ponieważ konwersja na XUSD zachodzi zgodnie z procedurą zaimplementowaną w tym protokole. Polega ona na sensie spalaniu tokenów V w oparciu o jego cenę i w sposób wytworzenie statycznych, a następnie możliwość przechowywania skarbcu, czyli w tym wolcie, w sposób właśnie bezpieczny i trzymający stałą wartość do dolara amerykańskiego. Kolejnym takim kamieniem milowym, który ten projekt osiągnął, jest na pewno technologia X-Asset, czyli te syntetyczne reprezentacje asetów, i tutaj jest to oczywiście realizowane w postaci może nie partnerstwa, ale wykorzystania na pewno technologii stojącej za projektem Chainlink, która oczywiście tutaj pozwala na w taki sposób określanie i trzymanie wartości, w tym przypadku na chwilę obecną, tego dolara amerykańskiego. Ciekawym również tutaj zagadnieniem jest to, że tak naprawdę nie potrzebujemy posiadać tokenów kryptowaluty XHV, aby właśnie transferować te syntetyczne tokeny na ten moment obecnie działające XUSD, czyli przenosząc to poprzez analogię na, nie ma tutaj potrzeby posiadania tego, powiedzmy, Etheru, aby transferować tokeny zgodne ze standardem C20 czy też RC21, jeśli chodzi o NFT. Także myślę, że to jest również dosyć istotna kwestia, zwłaszcza dla osób, dla części z nas, która płaci opłaty transakcyjne za środków czy za zdecentralizowanych giełdach. I kolejna sprawa, czyli te właśnie prywatne sejfy, prywatne skarbce, private vaults. Również niezwykle ważna kwestia związana z tym, że te nasze syntetyczne asety możemy w bezpieczny i anonimowy sposób przechowywać w takim nowym sejfie. Do nich dostęp tak naprawdę w chwili poprzez najpierw umieszczamy je tam poprzez spalanie i konwersję XHV, następnie w drugą stronę od i wychodzimy czy to do XHV, czy do stabilnych walut. Jeśli chodzi o jeszcze może sam zespół, to częściowo jest on, natomiast tutaj zarzeka się, że jest doświadczony. Również współpracują w pewnym zakresie z zespołem Monero, także myślę, że można ich w miarę nie traktować, natomiast cały czas trzeba mieć to gdzieś, zespół ten jest anonimowy, podobnie chociażby jak Chainie. Parę słów o architekturze, o skalowalności. Pozwala on na wykonywanie około 1700. Mamy tutaj do czynienia z czymś określonym adaptive block size. Jest to właśnie opisane, wyświetlone. Także ten rozmiar bloku dostosowuje się do potrzeb i ten blok jest wykonywany co 2 minuty, tak jak już wcześniej miałem. Jeśli chodzi o sam algorytm uzyskiwania konsensusu, mamy tutaj do czynienia z proof of work, czyli z tym rodzajem algorytmu uzyskiwania konsensusu zapewniającym, myślę, że śmiało można powiedzieć, największe bezpieczeństwo. Konkretna implementacja w tym przypadku to RandomX, oczywiście dla wsparcia minerów ASIC-owych. Można tutaj dołączać do pula. Z tego, co się orientowałem, chociaż nie zajmuję się kopaniem, to na ten moment jest to jedna z bardziej, powiedzmy,
dających zarobić walut tych właśnie miningowych, które można wydobywać. Oczywiście wydobywamy tutaj tą aktywną walutę XXXHV. Z ciekawych rozwiązań jeszcze powiedzmy sobie technologicznych, to na pewno są to kwestie związane z tak zwanymi ring signatures, czyli z technologią ukrywającą portfel nadawcy, tak naprawdę ukrywającą tożsamość osoby korzystającej z tego. Mamy tutaj również zaimplementowane Ring CT, które odpowiada za ukrywanie wartości, ilości coinów, które są przesyłane właśnie w transakcjach, czyli jest to w sposób tam może nie ukrywane, ale zaciemniane, czyli w pewien sposób chowane przed tym, aby to... Kolejna sprawa technologiczna to oczywiście Colored Coins, czyli implementacja takich tokenów umożliwiających od asetów ze świata rzeczywistego na prywatnej. Mamy tutaj również do czynienia ze Stealth Addresses, które z kolei odpowiadają za ukrywanie odbiorcy środków przesyłanych w ramach transakcji. Oczywiście mamy tutaj technologicznie zorganizowaną bardzo ciężkie zagadnienie, czyli minting, tworzenie X asetów, które wymaga palenia XUSD, czyli tak naprawdę tutaj na ten moment nie ma możliwości jeszcze bezpośrednio przejścia z XHHV, czyli z natywnej kryptowaluty na dany X asset. Natomiast musimy to zrobić poprzez przejście przez stablecoina XUSD. Z czego to wynika? Tak naprawdę wynika to z czysto programistycznych trudności, które się wiążą z ewentualnym przejściem bezpośrednio z XHV do tworzonych X assetów, bo takie będą oczywiście na tej platformie produkt zapewnień twórców tworzone. I z kolei to również odpowiada w jakiś sposób rzeczywistości, ponieważ kupując oto srebro, czy też ich syntetyczne odpowiedniki, w dużej mierze wykonujemy to, czy to przez dolara, czy właśnie przez jego syntetyczny odpowiednik. No i najważniejsze, czy w roku 2021 coś ciekawego w tym projekcie będzie się działo, co może ewentualnie wpłynąć na wartość kryptowaluty XHV. Jest tu kilka takich dosyć ciekawych rzeczy. Przede wszystkim planowana integracja z systemem Travala, czyli będziemy mogli opłacić usługi hotelarskie oferowane przez Travala za pomocą właśnie tych XUSD, czyli prywatnego stablecoina, praktycznie niemożliwego do widzenia czy do przeanalizowania pod względem transakcji. Oczywiście duży szum również może robić integracja z platformą WooCommerce. Jest to platforma bardzo powszechnie używana przez właśnie systemy CMS, jakim jest na przykład WordPress do zakupu. Tutaj może powiem tylko, że często nawet nie mieć świadomości, że kupując jakiś produkt, czy kupując dostęp do danego, korzystamy właśnie z internecie. Planowane jest tutaj również tworzenie pewnych rozwiązań DeFi-owych oczywiście, czyli jakieś karty debetowe, pożyczki, czy też integracje ze zdecentralizowanymi giełdami umożliwiającymi. I tutaj płynnie przechodzimy właśnie do planowanej integracji tego projektu z Torchainem, który jak zapowiada już niedługo da właśnie tych międzyłańcuchowych wymian BTC, ETH, Ethereum, czy też innych mniej popularnych kryptowalut i również w nawiązaniu do typowo anonimowych takich jak Monero, czy takich jak właśnie tutaj XHV. To chyba wszystko, jeśli chodzi o przedstawienie takie pokrótce projektu Haven Protocol. Oczywiście prześledzenie social mediów, powiedzmy, pozostawiam każdej realizacji w czasie researchu, do którego serdecznie zachęcam. Projekt oczywiście wydaje się ciekawy. Minusem jest to ewidentnie, przynajmniej jak dla
zespół, natomiast szacunek wzbudza ich współpraca z zespołem stojącym za Nero. Oczywiście projekt jest bardzo wczesny, bardzo, bardzo młody, pomimo tego, że 3 lata już na rynku, natomiast należy uważać na ewentualne błędy, które zapewne pojawiały w tym protokole danym na pograniczu tego mintingu i burningu tokenów, choćby syntetycznych X-Asset, XHV, co po prostu w przypadku złego tego zaimplementowania i wykrycia błędów będzie pozwalało na manipulację ceną tej kryptowaluty. Także to wszystko. Zapraszam do zadawania pytań i do udzielenia się tym aplikacji. Dziękuję, to wszystko. Cześć.